Kara śmierci to temat, który w Polsce wraca jak bumerang. Za każdym razem, gdy dojdzie do się głośnego i niesprawiedliwego mordu, powraca pytanie, czy nie byłoby sprawiedliwym, gdyby sprawca otrzymał dokładnie to samo, co sam zadał? Jak zwykle podzieleni jesteśmy na dwa obozy. Kara śmierci dla mordercy Pawła Adamowicza? Na takie postulaty można natknąć się, przeglądając wpisy na Facebooku czy też Twitterze. Niemalże wszyscy Polacy poczuli się dotknięci śmiercią prezydenta Gdańska, a to rodzi trudne do pohamowania emocje. Na wyjątkowo odważny i dający do myślenia wpis zdobył się jeden z najbardziej rozpoznawalnych i głośnych polityków w kraju, Janusz Korwin-Mikke. Kara śmierci świadomym wyborem mordercy. Janusz Korwin-Mikke nie potrafił przejść obojętnie wobec ogromnej tragedii, jaką było morderstwo Pawła Adamowicza. Mężczyzna postanowił rozpocząć dyskusję na temat przywrócenia kary śmierci, która jego zdaniem byłaby tutaj najodpowiedniejsza. Paweł Adamowicz zmarł. Kara śmierci dla mordercy to nie zemsta, tylko podstawa sprawiedliwości, zgodna z zasadą chcącemu nie dzieje się krzywda. Tylko dla mordercy, czyli zabójcy z premedytacją. Wiedział, że za mord jest KS? Wiedział. Zamordował? Tak. No, to sam tego chciał. Rusza machina sprawiedliwości i obcina mu głowę, dokładnie tak samo, jakby położył ją na szynach. Brak KS jest sprzeczny z konstytucją, obiecująca równe prawa. Gdy nie ma KS, jakaś kara musi być najwyższa. I skazany na nią jest bezkarny, może zabić strażnika, współwięźnia, i nic nie można mu zrobić. Musimy wrócić do cywilizacji, przywrócić KS. Brzmiał wpis polityka. Chłodne wyliczenia podobnego zdania byli obserwatorzy polityka. Jeden z mężczyzn postanowił zrobić kilka prostych wyliczeń. Wynika z nich, że kara śmierci jest nie tylko sprawiedliwa, ale i bardziej opłacalna niż dożywotnie przetrzymywanie w celi więziennej. Po tym, co się stało w Gdańsku, to naprawdę jestem za karą śmierci, zresztą zawsze byłem. Po co trzymać takiego zwyrodnialca? Pozwoliłem sobie zrobić kilka łatwych obliczeń. 2,3150 zł, miesięczny koszt utrzymania skazanego 27 lat, wiek sprawcy zwyrodnialca 50 lat, może tyle pożyje złoczyńca, czyli 3150 zł x 12 miesięcy równe 37800 zł rocznie utrzymanie. życia równe 1890 000, prawie 2 miliony złotych wydamy na takiego zwyrodnialca. Już nie będę nawet mówił, ile sprzętu medycznego można kupić za taką kasę. Tomograf komputerowy chyba prawie za tyle można kupić, brzmiała treść pierwszego komentarza zamieszczonego pod kontrowersyjnym wpisem Janusza Korwin-Mikkego.